Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie. Oglądając film Kościoła Boga Wszechmogącego, dowiaduje się, że pan Jezus powrócił. Bardzo przejęty, dzieli się dobrą nowiną z duchownymi ze swojego kościoła. Oni jednak stają mu na drodze i gnębią go. Jak pozostanie na prawdziwej drodze i zatriumfuje nad szatanem? Co zyska dzięki temu doświadczeniu? Jestem David, pochodzę z chrześcijańskiej rodziny. Od małego wierzyłem w Pana. Gdy dorosłem, byłem sekretarzem wspólnoty młodzieży i tłumaczem pastora. Śpiewałem w chórze i wykonywałem prace kościelne. Ale zrozumiałem, że choć kościół wydawał się dynamiczny, wszyscy byli duchowo jałowi. Kazania pastora były puste, brak im było światła, nic nam nie dawały. Mnóstwo ludzi straciło wiarę, przysypiali nawet w czasie kazań, przynosili rzeczy na sprzedaż i rozmawiali o świeckich sprawach. Widziałem, że nie zyskam tam duchowej strawy. Mogłem tylko szukać w sieci chrześcijańskich filmów. Trzy lata temu w styczniu, jak zwykle, szukałem filmików na YouTubie. Znalazłem klip z filmu Kościoła Boga Wszechmogącego, Pragnienie, pod tytułem Więc to tak Pan powraca. Cieszyłem się. Czy ten film mówi, że Pan Jezus powrócił? Kliknąłem w niego. Z filmu dowiedziałem się, że Pan Jezus powraca w dniach ostatecznych, najpierw potajemnie wcielony jako syn człowieczy, a potem otwarcie na obłoku, by wszyscy Go widzieli. Film dawał świadectwo, że Pan Jezus powrócił, wcielił się jako Bóg Wszechmogący. Byłem zachwycony, ale też ciekawy. Film był oświecający. Chciałem to zgłębiać. Potem obejrzałem jeszcze kilka filmów takich jak Wiara w Boga, Zabójcza niewiedza, Wyzwól się z sideł. Musiałeś wiele zyskać dzięki nim. Otworzyły mi oczy. Filmy Kościoła Boga Wszechmogącego pokazały mi, czemu mój kościół podupadł. Poznałem wiele prawd. Choćby, co to jest prawdziwa wiara kto może wstąpić do Królestwa i że w dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący zbawia człowieka poprzez osąd. O tych tajemnicach nigdy wcześniej nie słyszałem. Były odżywcze, filmy były świetne, bardzo mi pomogły. W tych filmach czytano księgę pod tytułem Słowo ukazuje się w ciele. Poszukałem jej w sieci. Później trafiłem na aplikację Kościoła. Ściągnąłem ją i przeczytałem wiele słów Bożych. Jego słowa miały wielki autorytet i coraz bardziej czułem, że to słowa Boga. Że to jest Jego głos i prawda, z pewnością. Byłem zaskoczony. Szybko skontaktowałem się z tym kościołem przez aplikację. Mm -hmm. Po kilku dniach czytania słów Boga na spotkaniach i słuchania omówień innych, byłem pewny, że Pan Jezus powrócił, a jest nim Bóg Wszechmogący. Pan powrócił. Byłem zachwycony i czułem, że zostałem pobłogosławiony. Wtedy pragnąłem tylko jednego głosić jego powrót, aby wierzący usłyszeli te wspaniałe wieści. Duchowni naszego kościoła wciąż mówilibyśmy, wypatrywali powrotu Pana. Uznałem, że ucieszą się, gdy im o tym powiem. Chciałem szybko podzielić się z nimi nowiną, by usłyszeli i powitali Pana. Najpierw pomyślałem o pastorze Gilbercie i starszym Romejnie z naszego kościoła. Ciężko pracowali w kościele dla pana. Byli życzliwi i cierpliwi wobec braci i sióstr, bardzo im pomagali. Pastor Gilbert porzucił pracę gdzieś w świecie, by wstąpić do szkoły nauczającej Biblii. Skoro byli dobrymi kaznodziejami, przyjmą dzieło Boże. Najpierw podzieliłem się nowiną o powrocie pana z Romeinem. I jak zareagował? Przyjął ją? Niestety nie. Tego dnia razem obejrzeliśmy film Kościoła Boga Wszechmogącego. Zaświadczyłem, że pan Jezus wrócił. Myślałem, że zadam mi mnóstwo pytań, ale nic nie powiedział. Był chłodny i nie chciał tego sprawdzać ani omawiać. Bałem się, że źle to wyjaśniłem, więc poprosiłem, by ściągnął aplikację kościoła i sam poczytał. Ale nie chciał. Zapraszałem go na kazania kościoła Boga Wszechmogącego i w końcu się zgodził. Ale tylko raz wziął udział w spotkaniu online, a potem opuścił je bez słowa. Nigdy więcej nie uczestniczył w spotkaniu. Potem Romain Zaczął celowo mnie unikać i już nie odwiedzał mnie w domu. Byłem zdziwiony takim zachowaniem. Dawniej świetnie się dogadywaliśmy, więc czemu mnie unika, odkąd powiedziałem o powrocie Pana? W kazaniach kazał nam wypatrywać Pana i czekać na jego powrót. Czemu nie badał tego teraz, kiedy Pan Jezus powrócił? Zanim pojąłem o co chodzi, wydarzyło się coś niespodziewanego. Co takiego? Kilka dni później, pastor Gilbert wezwał mnie do swojego biura. Zaniepokoiłem się. Gdy dotarłem, pastor Gilbert powiedział: Davidzie, podobno masz nowych przyjaciół, z którymi kontaktujesz się w sieci. To ciekawe kim oni są? Co to za kościół? Zwracał się do mnie ciepło był ciekawy, więc powiedziałem, że to kościół Boga Wszechmogącego. Zapisał nazwę kościoła i rzekł wyniośle Widziałem ich, nie powinniśmy ich słuchać. Biblia wyraźnie mówi, że w dniach ostatecznych przyjdą fałszywi Chrystusowie. Mówiąc to, otworzył Biblię na czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej, stąpi z nieba. A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana. I tak. Zawsze będziemy z Panem. Po przeczytaniu tych wersetów wyjaśnił mi: Te słowa jasno wskazują, że kiedy Pan przyjdzie, anioły zagrają, zmarli, powstaną i zostaniemy porwani w obłoki. Jeśli ktoś mówi, że Pan powrócił, a my wciąż nie wznieśliśmy się do nieba, to kłamie. Gdy Pan przyjdzie, opuścimy Ziemię i na zawsze zamieszkamy z Nim w niebie. Dla wierzących najważniejsze jest słuchanie słów Pana. Czy Biblia mówi, że to słowa Pana? To powiedział Paweł. Racja. Pan Jezus nie powiedział: Będziemy porwani w obłoki na spotkanie Pana. Duch Święty też tego nie przekazał. To nie może być naszą podstawą do przyjęcia Pana. Racja. Pan Jezus nigdy nie potwierdził tych słów. Są one wytworem wyobraźni Pawła. Nie można brać tego, co powiedział, za podstawę do przyjęcia pana. Tak, Ta. właśnie. Gdy pastor to powiedział, zesztywniałem. Według tych wersetów pan miał przyjść na obłokach a filmy Kościoła Boga Wszechmogącego mówiły o jego potajemnym wcieleniu o co chodziło? Nie rozumiałem. W Biblii pan Jezus wiele razy przepowiedział: przyjście syna człowieczego i syn człowieczy przyjdzie, pan stanie się synem człowieczym i przyjdzie w ukryciu. Pan Jezus nie mówił, że wzniesiemy się na obłokach. Czemu słowa Pawła tak się różnią od słów pana Jezusa? O co tu chodzi? Czy pan Jezus naprawdę powrócił? Jeśli nie, to czemu słowa Boga Wszechmogącego mają taki autorytet i moc? Nie rozumiałem tego. Potem pastor Gilbert zaczął zadawać mi pytania, czego się dowiedziałem w kościele Boga Wszechmogącego. Powiedział przykre i obraźliwe rzeczy. Zrozumiałem, że nie zadawał pytań po to, by się czegoś dowiedzieć ale żeby powstrzymać mnie przed badaniem tej drogi. Tak. Wtedy pomyślałem o filmie kościoła Wyzwól się z sideł, o faryzeuszach dzisiaj. Pastorzy w filmie nie przyjrzeli się dziełu Boga Wszechmogącego. Potępili je, prowadząc dezinformację, by przeszkodzić ludziom w podążaniu za Bogiem. Mhm. Teraz pastor Gilbert też tak robił. Chciał dowiedzieć się więcej, by później rozsiewać plotki, żeby owce Boże nie mogły powitać Pana. To był jego cel, tak. Racja. Błagałem Boga o mądrość, bym mógł mu odpowiedzieć. Mm -hmm. Powiedziałem: Teraz jeszcze niewiele wiem, nie zgłębiłem tego. Odpowiem Ci, kiedy dowiem się więcej. Odrzekł, że nie będzie ze mną niczego poszukiwał. Przerwał rozmowę. Wciąż miałem mętlik w głowie w kwestii powrotu Pana i zabrania nas do nieba. Jak później poszukiwałeś? Gdy opuściłem biuro pastora, pomodliłem się do Boga, by mnie poprowadził. Później myślałem o wersetach z rozdziału czwartego pierwszego listu do Tesaloniczan. Po namyśle zrozumiałem… Że wersety, które przeczytał pastor, pochodzą od Pawła. To powiedział Paweł. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że zabierze wierzących w chmury. Nigdy nie mówił, że królestwo będzie w niebie. Później, podczas poszukiwań i modlitwy, obejrzałem następny film Kościoła: Przebudzenie ze snu. Oświecił mnie. Treść tego filmu. Jasno tłumaczyła pochwycenie i to, czy królestwo jest w niebie. Ludzie w filmie mówili, że wszyscy ludzie myślą, iż królestwo niebieskie jest w niebie. Ale czy tak jest na pewno? Pan Jezus powiedział tak. Ojcze, nasz w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Amen. Pan Jezus powiedział, że królestwo Boże jest na ziemi, nie w niebie. Niech się dzieje wola Boża na ziemi jak w niebie. Spójrzmy na rozdział 21 w księdze objawienia. Ujrzałem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem. A sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. W rozdziale jedenastym czytamy: Aha. Królestwa świata stały się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa. On będzie królować na wieki wieków. Amen. Amen. Przepowiednie mówią, przybytek Boga jest z ludźmi. Nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga. Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana. To dowodzi, że Bóg ustanowi królestwo na ziemi, będzie żył wśród ludzi. Tak, tak. Królestwa na ziemi muszą stać się królestwem Chrystusa. Amen. Gdy opieramy się… Na wyobrażeniu Królestwa w niebie i na tym, że Pan zabierze nas do nieba, to czy te słowa Boże nie są na próżno? Tak. Co to znaczy pochwycenie? Większość ludzi nie wie. Bóg Wszechmogący ujawnił tajemnicę pochwycenia świętych. Mm -hmm. Bóg mówi. Bycie pochwyconym nie oznacza podniesienia wysoko, jak ludziom się wydaje. To błędne wyobrażenie. Bycie pochwyconym to bycie predestynowanym, a potem wybranym przeze mnie. Dotyczy wszystkich, których predestynowałem i wybrałem. Ci, którzy będą mieli udział w moim domu, to ci, którzy są pochwyceni. To bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i jest niepodważalna. To uderzenie w szatana. Każdy, kogo predestynowałem, zostanie pochwycony. Amen. Słowa Boga są jasne. Pochwycenie to nie to, co sobie wyobrażamy zabranie do nieba, by spotkać Pana w chmurach. To oznacza, że Bóg powróci, aby pracować na ziemi. Ludzie Go usłyszą, będą za Nim podążać i przyjmą jego nowe dzieło. To prawdziwe znaczenie pochwycenia. Mm -hmm. Ci, co rozpoznają głos Pana, którzy przyjmą prawdę słów Boga wszechmogącego i zwrócą się ku Niemu, będą Pan nami mądrymi. Mm -hmm. To kamienie szlachetne skradzione z powrotem do domu Bożego. Mogą przyjąć prawdę i zrozumieć głos Boga. Są prawdziwie porwani. Bóg ich udoskonala i czyni z nich zwycięzców, kiedy wraca czynić nowe dzieło. Aha. Odkąd zaczęło się dzieło dni ostatecznych, coraz więcej prawdziwych wierzących rozpoznało głos Boga w słowach Boga Wszechmogącego i przyjęło dzieło sądu w dniach ostatecznych. Zostali uniesieni przed tron Boga, są karmieni i pojeni Jego słowami. Prawdziwie pojęli Boga, ich usposobienie zostało obmyte, urzeczywistniają Boże Słowa, otrzymali od Boga zbawienie. Bogu dzięki! Przed nastaniem katastrof są zwycięzcami i pierwszymi dojrzałymi owocami, które zebrał Bóg. Tak, tak. Ci, którzy trzymają się swych wyobrażeń, głupio czekają, aż Pan zabierze ich do nieba i nie chcą przyjąć Bożego dzieła osądzania, to panny głupie. Będą odrzuceni przez Boga. Podczas kataklizmów będą płakać i zgrzytać zębami. To fakt. Bogu dzięki. Przez tysiąclecia nikt nie potrafił wyjaśnić tajemnicy pochwycenia. Bóg Wszechmogący powrócił i to ujawnił, więc w końcu wiemy, czym jest pochwycenie. Gdyby Bóg nie ujawnił tej tajemnicy, ludzie by jej nie pojęli. Właśnie. To prawda. Po filmie zrozumiałem, że nie możemy rozumieć bycia pochwyconym dosłownie. To odnosi się do usłyszenia głosu Boga, powitania Pana i przyjścia przed tron Boga. To jest pochwycenie. Mhm. Ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boże, są pannami mądrymi, pochwyconymi przed tron Boga. Jedzą i piją słowa Boga, przyjmują osądzenie i obmycie. Zasiadają do uczty weselnej baranka. Takie pochwycenie jest praktyczne. Dzieło Boże jest mądre, znaczące. Bogu, Bogu dzięki. dzięki. Zauważyłem, że moje kontakty z wiernymi Kościoła Boga Wszechmogącego właśnie takie były. Wiodą oni zwykłe życie na ziemi, jak wszyscy. Różnią się tym, że jedzą i piją słowa Boże, a ich omówienia są oświecające. Ich poglądy i perspektywy w sprawach wiary są odświeżające. Gdy mają kłopoty, nie myślą o błaganiu o łaskę Bożą, lecz omawiają to, jak kochać Boga i poddać się Mu, jak naprawić swe zepsute usposobienie i jak urzeczywistniać Słowa Boże. Czułem, że oni są w nowym świecie, że weszli w nowy wiek i żyją nowym życiem. Nigdy wcześniej nie spotkałem takich ludzi. Zostawili nas, wierzących w Pana, daleko w tyle. Chciałem czytać słowa Boga Wszechmogącego, doświadczać Jego dzieła sądu, by żyć tak jak oni. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Wtedy zrozumiałem, że Paweł powiedział te słowa z powodu własnych wyobrażeń. Uwierzyłem, że prawdą są słowa Pana, a nie Pawła. Paweł był człowiekiem. W tak ważnej kwestii jak powitanie Pana, wiara w człowieka jest niebezpieczna. Zwłaszcza kiedy słowa człowieka i słowa Pana są sprzeczne, nie możemy wierzyć człowiekowi. Mm -hmm. Prawie zostałem zwiedziony przez słowa Pawła, których użył pastor. Przez te wszystkie lata nikt nie rozumiał tajemnicy pochwycenia świętych. I nikt nie miał rozeznania w stosunku do słów Pawła. Były całkiem sprzeczne ze słowami pana Jezusa. To wszystko mi wyjaśniło, Bogu, Bogu dzięki. dzięki. To było niebezpieczne. Gdybyś posłuchał pastora, zwiodłoby cię to, co powiedział Paweł. Straciłbyś szansę na powitanie pana i wejście do królestwa. To prawda. Chęć poszukiwania jest kluczem do powitania Pana. Tak. Dowiedziałem się trochę o duchownych podczas omówień. Wszyscy świetnie znali Biblię, ale nie wiedzieli, czy powitanie Pana opierać na słowach Boga czy człowieka. W ogóle nie znali Boga. Mhm. Racja. Kilka dni później spotkałem pastora Gilberta przy boisku w naszej wiosce. Znowu próbował mnie przekonać. Tym razem zademonstrował taką scenkę. Uniósł ręce i spojrzał w niebo. Potem zaczął tupać nogami w ziemię, jakby wchodził po schodach. Powiedział, Będziemy spacerować w chmurach, a jeśli nie wypełni cię Duch Święty, nie będziesz do tego zdolny. To dziecinne przedstawienie pastora upewniło mnie, że historia zabrania w chmury to wytwór ludzkiej wyobraźni. Była tak absurdalna, że chciało mi się śmiać. Tak dziecinna jak wiara, że Święty Mikołaj naprawdę przychodzi 25 grudnia i daje dzieciom prezenty. Od tego dnia już nie wierzyłem w bajki, tylko w fakty. Zacząłem badać nowe dzieło Boga. Bogu bo, 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 dzięki. Później ja i młodszy brat pastora przyjęliśmy dzieło Boga Wszechmogącego, dostaliśmy książki ze słowami Boga, obaj byliśmy szczęśliwi. Pastor był wściekły, kiedy się dowiedział. Stanął na drodze wiary brata, zabrał mu książki i wysłał je starszemu Romeinowi. Wiedziałem, że zabrali księgi nie po to, by szukać prawdy, Lecz po to, by znaleźć w nich błąd, potępić pojawienie się Boga Wszechmogącego, a w konsekwencji skłonić nas do zdradzenia go, nie mieli dobrej woli. Tak. I tak właśnie się stało. Pewnego dnia Romain powiedział: W tej księdze nie ma nic szczególnego, cała jej treść jest w Biblii, nie ma nic nowego. Słysząc to, znów byłem zawiedziony. Pomyślałem, że słowa Boga Wszechmogącego mają autorytet, mówią o tajemnicach prawdy. Czy słowa Romejna nie są kłamstwem? Czymś, co tylko zły człowiek mógłby powiedzieć? Właśnie. Tak. Słowa Boga ujawniają tajemnice Bożego planu zarządzania, wcielenia, imion Boga, tego, jak Bóg dokonuje dzieła sądu i inne. Jest wiele tajemnic prawdy. O tym Biblia nie wspomina. Tego nie zrozumieliśmy przez lata naszej wiary. Jak mógł stwierdzić, że w księdze nie ma nic nowego? Przecież to absurd. Nie dałem się nabrać. To oznaczało, że był znużony prawdą i nie rozumiał głosu Boga. Tak, racja. Tak samo było z pastorem Gilbertem. Nie tylko tego nie zbadał, ale to potępił. Wzmacniając swój przekaz religijnych wyobrażeń, opowiadając wiernym, że wszystkie słowa Boże są w Biblii i poza nią nie ma innych słów Bożych. Powiedział, że Pan Jezus wróci na obłoku, a każdy, kto twierdzi, że Pan już powrócił, kłamie. Wciąż służyłem w kościele jako tłumacz, czułem się strasznie. Myślałem o tym, że tłumaczenie tych bzdur, które zwodziły ludzi. Udział w czynieniu zła? Czy nie uczestniczyłem w bluźnierstwach duchownych? Tak, tak. To, co robili, przypomniało mi słowa Boga Wszechmogącego. Spójrz na przywódców wyznań. Wszyscy oni są aroganccy, a ich interpretacje Biblii są wyrwane z kontekstu, kierowane ich własnymi pojęciami. Polegają na talentach i erudycji. Gdyby nie potrafili nauczać, czy ludzie by za nimi poszli? Posiadają jakąś wiedzę i mogą nauczać o doktrynie, umieją pozyskiwać innych i stosować sztuczki, korzystają z nich, by oszukać ludzi i podporządkować ich sobie. Ci ludzie formalnie wierzą w Boga, lecz w istocie podążają za przywódcami. Słysząc o prawdziwej drodze, niektórzy mówią: Musimy spytać naszego przywódcy. Ludzie potrzebują aprobaty innych, wierząc w Boga i przyjmując prawdziwą drogę. Czyż to nie problem? Kim zatem są ci liderzy? Czy nie stali się faryzeuszami, fałszywymi pasterzami, antychrystami, którzy utrudniają ludziom przyjęcie prawdziwej drogi? Amen. Amen. Ze słów Bożych zrozumiałem, że duchowni, pod pozorem głoszenia kazań i ochrony pańskiego stada, nie pozwalają badać nowego dzieła Boga. Łapią w pułapkę członków Kościoła, kontrolują ich, obejmują nad nimi panowanie. Wcale nie pragną powrotu pana Jezusa. To są współcześni faryzeusze nienawidzą prawdy i działają przeciw Bogu. Tak, tak prawda. Odsunąłem się od pastora i przestałem być jego tłumaczem. Dzięki temu poczułem się wolny, jak ptak wylatujący z klatki. Tak, ujrzałeś prawdziwą twarz duchownych. Już nie mogli cię zwodzić. Właśnie. Właśnie. Niestety duchowni nie przestali mnie nękać. W pewną niedzielę starszy Romain przyjechał do mnie. I spytał, czemu przestałem być kościelnym tłumaczem. Powiedziałem, że nie zgadzam się z tym, co ostatnio głosi pastor. Mówi, że jeśli ktoś twierdzi, że Chrystus już przyszedł, a nie zostaliśmy wzięci do nieba, to fałszywy Chrystus. Ale czy to zgodne ze słowami Pana? Pastor zaprzeczał, że Bóg Wszechmogący jest Panem, który powrócił głosił plotki, by zwieść ludzi na manowce. Właśnie. Wow. Romain spytał, czemu to nieprawdziwe? Biblia mówi, że Pan zstąpi na obłokach. Odparłem, Biblia rzeczywiście mówi, że Pan zstąpi na obłokach, ale podaje też przepowiednie, że Pan wcieli się w Syna Człowieczego i w dniach ostatecznych wróci potajemnie. Tak. tak. Wziąłem Biblię i przeczytałem fragmenty. Jak błyskawica nadchodzi ze wschodu i świeci aż po zachód, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Dlatego bądźcie gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie, kiedy się nie spodziewacie. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Amen. Powiedziałem: Przyjście syna człowieczego oznacza, że Pan powróci w ciele, potajemnie. Syn człowieczy. Czyli zrodzony z człowieka, mający ciało i normalne człowieczeństwo. Pan Jezus był nazywany synem człowieczym i Chrystusem. Z pozoru wyglądał na zwyczajnego człowieka, jadł i żył jak każdy inny. Ani duch Boży, ani duchowe ciało pana Jezusa po zmartwychwstaniu nie są synem człowieczym. Przyjście Syna Człowieczego w przepowiedniach oznacza, że Pan powróci potajemnie w ciele, jako Syn Człowieczy. Tak, tak, racja. Romejno odparł To prawda. Mówiłem dalej: On przyszedł potajemnie dawno temu. To Bóg Wszechmogący. Mhm. Wyraził prawdy i dokonuje sądu. Utworzył grupę zwycięzców przed kataklizmami. Kataklizmy już się zaczęły. A kiedy przeminą, Bóg stąpi otwarcie na obłoku, ukazując się wszystkim. Wtedy spełnią się przepowiednie o przyjściu Syna Człowieczego i stąpieniu Boga na obłoku. Właśnie. Tak. To jest zgodne z Biblią. Więc czemu tego nie badacie? Czemu czytacie tylko o przyjściu na obłoku? Czy nie wyciągacie słów Pana z kontekstu? tłumacząc przepowiednie przez własne wyobrażenia, myśląc tylko o przyjściu na obłoku. Działacie jak faryzeusze, którzy wyjaśniali przepowiednie w oparciu o własne wyobrażenia. Oni myśleli, że Mesjasz będzie jak król, o szlachetnym wyglądzie, urodzony w rodzinie królewskiej i że wyzwoli on ludzi spod rządów Rzymian. Kiedy Mesjasz przyszedł, był zwyczajnym człowiekiem, urodzonym w żłobie. Miał zwyczajną rodzinę, bez pozycji społecznej i wcale nie wyzwolił ludzi spod rządów Rzymian. Został nawet przybity do krzyża. Wygląd i dzieło Pana Jezusa nie pasowały do wyobrażeń Faryzeuszy. Tak więc, jak możemy mówić zgodnie z własnym mniemaniem, że Pan zejdzie na obłoku? Właśnie. Przeczytałem fragment z Biblii, bo moje myśli, nie są waszymi myślami, powiedział Jahwe a wasze drogi nie są moimi drogami. Jak niebo jest wyżej niż ziemia tak moje drogi wyższe od waszych dróg, a moje myśli od waszych myśli. Amen. Amen. W Piśmie Świętym jasno zapisano, że ludzie nie są w stanie przewidzieć, co uczyni Bóg bo przepowiednie Boga są okryte tajemnicą. Ludzie nie mogą ich zrozumieć, dopóki się nie spełnią. Faryzeusze mieli co do nich własne wyobrażenia i wyciągnęli błędne wnioski. Opierali się panu Jezusowi i potępiali go. A w końcu Bóg ich ukarał. Mm -hmm. Dziś interpretacja przepowiedni według własnych wyobrażeń też jest błędem. Możemy zrozumieć przepowiednie dopiero wtedy, kiedy się spełni. Teraz Pan Jezus wrócił i przepowiednie o powrocie Pana się spełniają. Możemy zrozumieć, czego naprawdę dotyczyły. Wiele powiedziałem Romeinowi, ale on nie chciał tego słuchać. Nie chciał przyjąć Twojego jasnego omówienia. To znaczy, że z natury ma dość prawdy i jej nienawidzi. Tak. Zdziwiło mnie to, że pastor i Romain nie tylko nie chcieli szukać, lecz przeszkadzali mi w wierze. Pewnej niedzieli, kiedy wszyscy nasi pastorzy i starsi byli w kościele, spytali mnie o stan mojej wiary. Nie udzieliłem im żadnych informacji o kościele, bo wiedziałem, że chcą znaleźć w nim coś złego i rozpuszczać plotki. Powiedziałem tylko, że wciąż. Badam sprawę. Pastor kazał mi wybierać. Jeśli nie przestanę tego badać, napiszą do wszystkich kościołów, że mnie wyrzucili. Pomyślałem, że jeśli mnie wyrzucą, wszyscy pomyślą, że wybrałem złą drogę, więc będą mną gardzić i mnie odtrącą. To mnie przestraszyło. Ale wiedziałem, że jeśli nie przyjmę Boga wszechmogącego z lęku przed poniżeniem, stracę szansę na powitanie Pana i nigdy nie zdobędę prawdy ani zbawienia. To poważna sprawa. Czułem się rozdarty. Wtedy pastor zagroził mi, że przeklnął mnie, jeśli się sprzeciwię. To były demoniczne słowa. Nie odpowiedziałem. Mm -hmm. Pomyślałem o słowach z Biblii, zawołał potężnie: Upadł, upadł Wielki Babilon, Metropolia! I usłyszałem inny głos z nieba: Mój ludu, wyjdźcie z niej, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Amen. Amen. Wspomniałem: Film Kościoła Boga Wszechmogącego. Wielki Babilon oznaczał świat religii. Te wersety mówią jasno, by opuścić Babilon, świat religii, odrzucić jego grzech. Mm. Wtedy uznałem, że powinienem porzucić kościół i pójść za Bogiem. Świat religijny był opustoszały, nikt nie szukał prawdy, duchowni walczyli o status, brakowało dzieła Ducha Świętego, a pełno było grzechu. Przywódcy religijni. Nie sprawdzali wieści o powrocie Pana, lecz potępiali je, by nie pozwolić wiernym na badanie prawdziwej drogi. To nie było zgodne z naukami Pana. Czułem, że mój Kościół to Babilon. I muszę odejść. W przeciwnym razie nie powitam Pana, stracę dzieło Ducha Świętego, zostanę zdeprawowany i stracę zbawienie. Tak. Postanowiłem, że nawet jeśli mnie nie wyrzucą, i tak opuszczę ten ugór. Nie wróciłem do tego kościoła. Bogu dzięki. Ci, którzy powitali Pana, jedzą i piją Słowa Boże na uczcie weselnej Baranka. Kto chciałby zostać w religii? Tak właśnie. Odrzucenie przez ludzi to nic. Niebadanie prawdziwej drogi, odrzucenie przez Boga i pochłonięcie przez kataklizmy to jest straszne. Tak. Niestety wiele osób jest pod wpływem duchownych i nie szuka prawdziwej drogi. Nie wiedzą, że trzeba okazać skruchę. To wielka szkoda. Czy byłeś nękany, gdy przestałeś chodzić do kościoła? Owszem. Chcąc, żebym wrócił, pastor Gilbert przyszedł do nas i powiedział moim rodzicom, że nie przychodzę, by kazali mi wrócić. Mój ojciec też był starszym. On i mama już wiedzieli o mojej wierze. I choć nie wyzbyli się wyobrażeń, nie naciskali mnie. Jednak po rozmowie z pastorem zaczęli mnie naciskać, żądając, bym wrócił. Odmówiłem. Ojciec starał się mi przeszkadzać przed spotkaniami kościoła. Krytykował mnie, mówił okropne rzeczy. Mama siłą chciała mnie odciągnąć od zgromadzeń. Próbowała odebrać mi telefon w czasie spotkań, zniszczyć go, żebym nie mógł w nich uczestniczyć. Raz, kiedy mnie nie było, ojciec schował mój telefon, a potem groził, że odetnie prąd. Naciski rodziców się nasilały, było mi coraz trudniej. Ale dzięki przewodnictwu słów Bożych nie ustąpiłem im. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Pewnego dnia powiedzieli, że się mnie wyrzekną i wyrzucą z domu. Nękany przez rodziców, szukałem słów Bożych. Słowa Boże mnie oświeciły i dały mi pewną wiedzę. Mm -hmm. Bóg Wszechmogący mówi. Gdy Bóg dokonuje swego dzieła, troszczy się o człowieka i spogląda na niego. Gdy sprzyja mu i go pochwala, szatan depcze mu po piętach, próbując oszukać danego człowieka i wyrządzić mu krzywdę. Jeżeli Bóg chce pozyskać tego człowieka, szatan zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przeszkodzić Bogu, posługując się różnymi niegodziwymi wybiegami. Aby kusić, zakłócać i niszczyć dzieło Boga, a wszystko po to, by osiągnąć swój ukryty cel. Jaki jest ten cel? Szatan nie chce, aby Bóg kogokolwiek pozyskał. Chce wziąć w posiadanie tych, których Bóg chce pozyskać. Chce ich kontrolować, przejąć władzę nad nimi. Chce, aby go czcili. I wraz z nim popełniali złe uczynki oraz opierali się Bogu. Czyż nie jest to zbrodniczy motyw szatana? Na każdym etapie dzieła, jakiego Bóg dokonuje w ludziach, patrząc z zewnątrz, wydaje się, że polega ono na interakcjach między ludźmi, jakby powstało dzięki człowieczym ustaleniom lub było wynikiem ludzkiej ingerencji. Jednakże za kulisami każdy etap dzieła i wszystko, co się dzieje, jest zakładem szatana z Bogiem i wymaga, aby ludzie trwali mocno przy świadectwie o Bogu. Jako przykład, weźmy próbę, której poddany został Hiob. Za kulisami szatan zakładał się z Bogiem, a to, co przydarzyło się Hiobowi, było czynem i ingerencją człowieka. Za każdym krokiem dzieła, które Bóg w Was podejmuje, kryje się zakład szatana z Bogiem. Za wszystkim kryje się toczona walka. Kiedy Bóg i szatan walczą w sferze duchowej, jak należy zadowalać Boga i jak należy trwać mocno w świadectwie na Jego rzecz. Powinieneś wiedzieć, że wszystko, co ci się przydarza, jest wielką próbą i czasem, w którym Bóg potrzebuje, abyś dawał świadectwo. Choć rzeczy takie z zewnątrz mogą się zdawać nieistotne, kiedy się zdarzają, pokazują, czy kochasz Boga, czy też nie. Jeśli go kochasz, to będziesz w stanie trwać mocno w świadectwie na rzecz Boga. A jeśli nie przekułeś jeszcze miłości Boga w czyn, to pokazuje, że nie jesteś człowiekiem, który wprowadza prawdę w życie, że jesteś pozbawiony prawdy, pozbawiony życia, że jesteś jak plewa. Amen. Amen. Ze słów Bożych zrozumiałem, czemu natrafiałem na tyle przeszkód. Wyglądało to tak, jakby coś działo się między mną a rodzicami, ale to nie tak. To były manipulacje i przeszkadzanie szatana. Szatan wykorzystywał moją rodzinę, by przeszkodziła mi w wierze, w przyjęciu zbawienia. To była walka duchowa. Rada. Zrozumiałem, że Bóg chce, bym mocno trwał przy swoim świadectwie. Postanowiłem, że choćby nie wiem co, wciąż będę uczestniczył w spotkaniach w sieci, czytał słowa Boga, pełnił obowiązek, żeby upokorzyć szatana. Bogu dzięki. Im bardziej jesteśmy naciskani, tym mocniej musimy trwać przy świadectwie. To prawdziwa wiara w Boga. Tak. tak. Rodzice dalej stali mi na przeszkodzie, ale cokolwiek robili, czy mówili. Zdałem się na Boga, by odpierać ich ataki. Brałem udział w spotkaniach i czytałem słowa. Stopniowo przestali mnie krytykować. W sercu chwaliłem za to Boga. Słowa Boga wszechmogącego są prawdą, a dzięki prawdzie nikt mnie nie zaatakuje i nie zniszczy mojej wiary. Tak. Gdy zajmujemy stanowisko i świadczymy, gnębiące nas rodziny się wstydzą. Racja. Po tym duchowni jeszcze bardziej utrudniali szukanie prawdziwej drogi. Pastor Gilbert naciskał na swojego brata, by prowadził kościelne ceremonie i nie opuszczał kościoła. Trwała między nimi zimna wojna. Młodszy brat bał się wychodzić, nie mógł brać udziału w naszych spotkaniach. Było mi szczerze żal brata pastora. Jeszcze wyraźniej widziałem prawdziwą twarz duchownych. To współcześni faryzeusze. Nie chcą szukać prawdziwej drogi i stają na przeszkodzie innym. Ciągną ludzi ku piekłu, pozbawiając ich Bożego zbawienia. Czy sami nie są wrogami Boga? Tak. tak. Pan Jezus powiedział: Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Amen. Amen. Bóg mówi: Są ludzie, którzy czytają Biblię w kościołach i codziennie ją recytują, ale żaden z nich nie rozumie celu Bożego dzieła. Żaden z nich nie pozna Boga. Ani jeden nie jest w zgodzie z wolą Bożą. To bezwartościowi źli ludzie, wywyższają się, by pouczać Boga. Świadomie sprzeciwiają się Bogu, nawet niosąc jego sztandar. Choć nazywają się wierzącymi w Boga, nadal jedzą ciało i piją krew człowieka. Tacy ludzie to diabły pożerające dusze człowieka, główne demony blokujące tych, którzy. Próbują wejść na właściwą ścieżkę i kłody pod nogami tych, którzy szukają Boga. Zdaje się, że mają solidną budowę, więc skąd ich naśladowcy mają wiedzieć, że są antychrystami prowadzącymi ich przeciw Bogu? Amen. 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 Dzięki objawieniu słów Bożych i moim osobistym doświadczeniom. Wyraźnie widziałem hipokryzję i zło religijnych duchownych. Z pozoru świetnie tłumaczą Biblię, żyją skromnie i, po Bożemu, każą wypatrywać nadejścia Pana. Ale gdy Pan Jezus powrócił, nie słyszą głosu Boga, opierają się i potępiają to, robiąc wszystko, by wierni nie szukali. To jasne, że są jak faryzeusze, którzy kiedyś ukrzyżowali Pana Jezusa. Są źli i nienawidzą prawdy. Są antychrystami, których obnażyło dzieło Boże. Są sługami zła. Mm -hmm. Tak. Gdy ujrzałem przeciwną Bogu i nienawidzącą prawdy naturę duchownych, zyskałem prawdziwą wiedzę o nich. Nie dawałem się już zwodzić ich pozornemu dobru. Byłem całkowicie wolny od ich więzów. Dzięki Bogu. Bogu, dzięki. dzięki. Piękne omówienie.